kochani, prawdziwe życie aniołów to coś więcej niż Anioł w Krakowie czy Zakochany Anioł. To opowieść o prawdziwej miłości, prawdziwej historii i o tym, że nawet w trudnych chwilach warto wierzyć w to, że jeśli masz kogoś ze sobą, to możesz wygrać. Czy już ktoś cię dziś przywitał? Humorem cię zapytał, życzę ci miłego dnia. Zrobię to więc teraz ja. Hasło dystrybutora jest film, po którym chce się żyć. I to jest naprawdę film, który dodaje skrzydeł, dlatego zapraszamy do kin. Zapraszamy. Kim jestem? Nie wiem. Błąd, który popełniłem. Oj, to jest taka masa błędów, że trudno jakiś jeden tutaj wysublimować i uważać go za największy. Byliśmy po historii filozofii po góralsku, gdzie poznaliśmy Krzysia Globisza po prostu, który tam się ujawnił jako taki po prostu pełen werwy, a jednocześnie czasami pełen czupurka. Czupurek. Aktor, ale on tam jakby pokazał, jaką on ma wspaniałą aurę, taką anielską aurę, że on niczego właśnie nie komplikuje, niczego nie gra tak naprawdę. Wszystko na nerwy na wierzchu, miłość na wierzchu, uczucia na wierzchu. I stąd powstał pomysł takiego właśnie jakiegoś niecnego anioła, który po prostu spędza czas w czyśćcu za po prostu złe prowadzenie się, jest odesłany na ziemię i ląduje zamiast w Holand, ląduje w Poland, bo tam w niebie też złe siły działały, ktoś tam zazdrosny anioł przestawił wajchę i wylądował w polu pod Krakowem. I tak jakby się narodził anioł w Krakowie. Ale wiesz, ja najbardziej pamiętam to, że no ponieważ film był robiony, to ktoś później nam uświadomił, że określenie amatorski film to jest, pochodzi od słowa amo, amare, kochać, nie? Przez miłośników. Ale po polsku mówiąc chodziło o to, że nie mieliśmy ani kasy, ani produkcji. Krzysiu przyjechał na plan, Jurek Trela przyjechał na plan, właściwie tylko na dobre słowo umówieni, a na pierwszy, bo pomysł był taki, nie masz pieniędzy, co możesz zrobić, nakręć chociaż jedną scenę. I Baron wymyślił... Szukaj pieniędzy z tą jedną sceną. I Baron wymyślił genialny pomysł, żeby ten raj się dział wśród kwitnących jabłoni. W prawdziwym sadzie kwitnące jabłonie pod Krakowem. Dokładnie 20 lat temu. 20 lat temu było trochę cieplej niż dzisiaj. I takie miejsce się znalazło, ale nawet na te miejsce trzeba było mieć jakiekolwiek pieniądze. I moja żona Na benzynę, na cokolwiek. I moja żona Irenka pożyczyła od koleżanki z pracy, bo nie chciała w złotówkach pożyczać, bo to przecież złotówka tak mniej więcej jak dzisiaj leciała, $300. I od tych $300 nakręciliśmy pierwszą scenkę i z tą scenką chodziliśmy od punktu do punktu. Daj panie. I w ten sposób chyba nazbieraliśmy zawrotne 300 tysięcy. Pamiętam, jak dostałem pierwsze 20 tysięcy złotych, mówiłem, Baron, ile mamy kasy, co my z tym zrobimy? Potem weszła już telewizja, już jak już tam film był prawie zmontowany, to weszła telewizja, dorzuciła nam kasy, bo na początku byliśmy oczywiście w telewizji, ale powiedziała nam, że ona nawet na skrzydła nie ma. Tak, telewizja nie miała na nic. Na skrzydła. Ale tak, potem jak zobaczyli historię już zmontowaną, to weszli. No i to w miarę się zrobiło taki przyzwoity w miarę budżet takiego skromnego, arthouse'owego filmu. Arthouse'owy, bardzo house, tak, bardziej bym położył na akcent, bo to tam 300 tysięcy złotych na początku było i skończyło się niewiele więcej. Tak. No ale film sława od razu, żeśmy objechali cały świat dookoła, festiwale. Tak jest. Baron dostał nagrodę za debiut na festiwalu w Gdyni i wtedy już musieli nam dać z telewizji na następny film. Tak, wiele innych nagród, zresztą w ogóle jakiś tam film bardzo, bardzo jakby trafił. Anioł w Krakowie trafił w duch. Do jakąś taką potrzebę. Tak. I co dzięki temu właśnie powstał Zakochany Anioł, no i właściwie powstał też prawdziwe życie aniołów, no to tak sobie trzeba powiedzieć, że to gdzieś jakaś kontynuacja jest, to znaczy, trzeba jasno sobie powiedzieć, nic się tu niewiele zmieniło, nadal jesteśmy początkującymi, dobrze zapowiadającymi się, Baron jest po prostu tak samo obiecujący i tak samo chodzimy za pieniędzmi, jak żeśmy chodzili i tak samo telewizja nas przegoniła i tak dalej. Można powiedzieć, że jest jakby, niewiele się zmieniło, oprócz twojej
siwej brody. Twojej siwej brody, twojej łysiny, ale za to możemy powiedzieć, że filmy powstają w Krakowie takiej samej i właściwie jak już nas gdzieś widzą, to nawet pewna piękna kobieta ostatnio mi powiedziała, która mówi, że od 8 roku życia dorastała z aniołem. Od 8 roku życia dorastała z aniołem, dzisiaj ma lat 28, no tak. Przeżywa to szalenie. Patrzę ja na nią inaczej, niż bym patrzył na 8-latkę, a ona mówi, słuchaj, ale wy tacy anielscy jesteście, ten Kraków, anioły, a gdzie my anielscy? To taki... trzeba niestety uświadomić, panie Beresiu, że to właśnie polega na tym, że to dwa pokolenia właściwie. Jak 20 lat, to tak licząc, tak, tak, po, tak. Co 10, to właściwie, ale też dlatego trzeba powiedzieć, że ten film ostatni, to Prawdziwe życie aniołów, to nie jest, nie robiliśmy w tym sensie kontynuacji takiej klasycznej. No właśnie z tego powodu, prawda, żeby nie trzeba było, nie trzeba znać poprzednich filmów. Słuchajcie, dwóch. Nie martwcie się, to nie jest Ojciec Chrzestny 1, Ojciec tak. Chrzestny 2, a to nie jest trzeci Ojciec Chrzestny. Jest to oczywiście kino. Krzysiu jako bohater, ale to jest zupełnie autonomiczna, osobna historia, tam gdzieś zanurzona w tym świecie anielskim, ale oczywiście nie trzeba znać filmów poprzednich, żeby z pełną mocą i zrozumieniem przeżyć ten film ostatni, prawda? Baron taką ładną rzecz zawsze opowiada, że bardzo mi się to podoba, jak mówisz, kiedy jeździliśmy z pierwszymi filmami, to mówi, jak ktoś nas pytał, czy poznaliście anioły, no to myśmy błyskotliwie pytali nasze żony, że tam te anioły, ale przecież myśmy nic o... nie zetknęliśmy się z żadnym wielkim nieszczęściem. I ta nasza radość w tych dwóch pierwszych filmach, no była fajna, oczywiście, szczera, ale taka dziecięca, bez doświadczenia. A co by było, zadaje pytanie Baron czasami, gdyby nas coś spotkało. I teraz Krzysia Globisza, naszego przyjaciela, wielkiego aktora, który grał we wszystkich filmach Barona i przyjaźnimy się i kochamy go strasznie, spotkało nieszczęście. I okazuje się, że można przy pomocy miłości, sił anielskich i cholera wie jeszcze czego, przyjaciół, lekarzy, jakoś sobie z tym dać radę. To znaczy, ta historia Krzysia jest właśnie w tym sensie niesamowita. Właściwie można powiedzieć, w jakimś sensie absolutnie hollywoodzka, prawda? Gdzieś, że to jest taki tego typu bohater, prawda? Który gdzieś przegrywa, nikt w niego nie wierzy i na początku się gdzieś tam podnosi. Ale przez to, że ona właśnie jest jakby dodatkowo opowiedziana przez Krzysia, czyli ma ten walor jakiegoś takiego, no prawdy, stąd to słówko prawdziwe życie jest ważne, nie? To ona niesie ze sobą jakąś absolutnie dodatkową siłę, że widzowie absolutnie inny sposób na nią patrzą, że to nie jest historia taka, gdzie masz do czynienia z aktorem, który o 20 schodzi z planu i przestaje myśleć Brad Pitt przebrał się za kogoś, nie? I zagrał i przestaje myśleć, że w tej postaci, tylko wraca za parę dni na plan. Tutaj właśnie to, że obcujemy z facetem, który naprawdę to przeżył, który to gdzieś w głębi duszy w nim ciągle gdzieś jest, nie? Że ta rola to jest taki melanż tego, co on doświadczył i co gdzieś tam na dnie duszy nosi ze sobą i tego, co on wykreował. Ale dzięki temu ona właściwie właśnie ma jakiś rodzaj takiej niespotykanej siły, a przez to uruchamia w widzach chyba takie poczucie, że kurczę, jeśli on mógł, to ja mogę. Nie? Że jesteś w tym. Że chociaż jest, nie chorujesz na szczęście, to jesteś w tym. I w tym sensie właśnie nie jest, zabija ten hollywoodzik tak zwany, nie? Właśnie, nie ma czegoś takiego. Tylko widz mówi, kurczę, to jest prawdziwa historia, to naprawdę się wydarzyło i ten facet jest świadkiem tego. I to jest taki znak nadziei, nie? W tym wszystkim. Wielkie szczęście to jest Barona zasługa, bo ja na przykład przez dłuższy czas się zastanawiałem, czy to jest... Czy Krzysztof powinien grać, a Baron w to uwierzył i cały czas się bał i baliśmy się, że zostaniemy oskarżeni o to, że jakby idziemy na łatwiznę, że pokazujemy kogoś chorego, który walczy, ale jednak to trzeba wyraźnie powiedzieć, Krzysztof gra, nie? Że Krzysztof jest aktorem, to jest film czerpiący z jego życia, on jest aktorem, ale on opowiada historię Adama, historię innej osoby. Owszem, właściwie to jest w ogóle film nie o chorobie, tylko o miłości, to trzeba zawsze powiedzieć. Tak, ale to jest właśnie też to, mi się wydaje ważne, że to jest, dystrybutor wymyślił takie hasło, film, który, po którym chce się żyć. I mi się wydaje, że pokazy, które mieliśmy do tej pory, pokazują, że coś w tym rzeczywiście jest, że to jest bardzo trafione to hasło, że ludzie wychodzą po tym filmie jacyś mocniejsi, prawda? Że to jest taki film, który dodaje skrzydeł.
I ja to nazywam dobry film na złe czasy, które czasami się nam w życiu przytrafiają. Bo to o to chodzi, nie? Żeby nie mówić, że fajnie, bo wszystko się nam udaje, wszystko nam sprzyja. Tylko żeby szukać tej wiary, kiedy właśnie jest źle, kiedy jest gorzej. I o tym jest ten film. No. Słowo, którego nadużywam. Nie ma takich słów. Ja żyję z tego, że nadużywam słów. Co daje sława? Nic. Z Krzysztofem jest tak, że na szczęście on nie pamięta prawie w ogóle tych zdarzeń. To znaczy na przykład nie pamięta momentu udaru, nie pamięta pierwszych tygodni po udarze, tych mrocznych tygodni. On chyba niejako chroniąc się, po prostu wyrzucił to z głowy, tak jakby to wykasował, jakby to nie istniało. I to w jakimś sensie, jeśli chodzi o właśnie pracę z nim nad tym filmem, gdzieś nam absolutnie uwolniło. Uwolniło pod kątem takim też artystycznym, twórczym, że my nie byliśmy zmuszeni niczego odtwarzać, przypominać sobie, nie byliśmy tym spętani, tylko po prostu mogliśmy po prostu pohasać z wyobraźnią, iść na żywioł, zrobić kreację twórczą z tych zdarzeń, prawda? Nic nas tutaj nie ograniczało i w związku z tym Krzysztof też podchodził do tego jak do normalnego zadania aktorskiego. To było bardzo istotne, że właśnie to powodowało, że ta praca niewiele się w tym aspekcie różniła od pracy ze zdrowym aktorem, co było strasznie istotne, ponieważ normalnie robiliśmy duble. Ja oczywiście na początku myślałem o tym, czy to Krzysztofowi gdzieś nie zaszkodzi, nie wprawi go w jakiś proces niefajny, jakiś taki traumatyczny, zdrowotny, tak. Jakby, że te wspomnienia uruchomią w nim rodzaj jakiejś złej energii czy wspomnień złych. Ale nic takiego się nie działo właśnie dzięki temu, dlatego, że to była jakby dla niego historia właściwie niezwiązana z nim osobiście. To było coś niezwykłego, że on wiedział, bo przecież on to ma w sobie, on to nosi w sobie, ten rodzaj z czego się wydobywał. Ale jednocześnie przez to, że myśmy to potraktowali jako kreację artystyczną, on mógł po prostu stworzyć zupełnie jakby postać filmową. Co może być dla mnie piekłem? Piekłem dla mnie jest niechęć do wszystkiego. Życie w świecie, który jest złożony z niechęci. Mojej niechęci do pracy, innych niechęci do mnie. To jest piekło.